jak Rihanna, Agnieszka Kaczorowska oraz Stefano Tarantino odnajdują się w nowej rzeczywistości. Czy ich biznesy przetrwały, a może zajmują się zupełnie czym innym? Sami zobaczcie. Rihanna podczas kwarantanny dostrzegła lepszą formę zarobku, przerwała pracę nad kolejną płytą, aby skupić się na budowaniu imperium kosmetycznego. Artystka od kilku lat inwestuje w rozwój swoich firm beauty, które przyciągają coraz więcej zadowolonych klientów. Nic więc dziwnego, że całą swoją uwagę poświęca na poszerzanie asortymentu w swojej firmie Fenty Beauty i wydawaniu kolejnych linii bielizny Savage X Fenty, które przynoszą jej prawdziwy majątek. Niestety, ale takich kokosów, by utrzymać swój biznes, nie zarobiła Agnieszka Kaczorowska. Aktorka niedawno podzieliła się z fanami wpisem, w którym z przykrością informuje o zamknięciu swojej szkoły tańca. I chociaż początkowo Kaczorowska zdecydowała o zawieszeniu zajęć i prowadzeniu ich w formie zdalnej, to niestety, ale jej firma była zbyt młoda, aby przetrwać tak niespodziewane wydarzenie, wyznała pod zdjęciem. W finansach nie radzi sobie też Stefano Terracino. Zawieszone próby i programy taneczne dały o sobie znać w drugiej połowie roku. Gdy oszczędności zaczyna brakować, Terracino, będąc Włochem, nie traci nadziei na lepsze jutro. Choć niektóre media okrzyknęły go już bankrutem, to on stara się tym nie przejmować, bo jak sam dodaje, jeszcze nim nie jest i już odlicza dni do powrotu na parkiet. Jednak jedno jest pewne, taniec nie jest dobrym sposobem, aby dorobić się na nim zawrotnych sum. Dorota Rabczewska również zmieniła nieco branżę. Najwidoczniej agenci nieruchomości okazali się być mało skuteczni, dlatego artystka wzięła sprawy w swoje ręce i ogłosiła sprzedaż mieszkania. W końcu, kto nie chciałby kupić lokum, w którym mieszkała Doda? Tym bardziej, że znajduje się ono na ostatnim piętrze jednej z kamienic na Górnym Mokotowie. Nowy właściciel będzie miał do dyspozycji przestrzeń o wielkości 135 metrów, a zapłacić będzie musiał nieco ponad 1 000 000 zł. Jednak, jak przekonuje gwiazda, to okazyjna cena. Łatać dziury w budżecie starał się najsłynniejszy cyrk na świecie. Cirque du Soleil ogłosił bankructwo. Jego miliardowe zadłużenia okazały się nie do przeskoczenia dla władz i zmuszeni zostali zamknąć wejście do kolorowego namiotu. Fenomenem tego cyrku jest m.in. fakt, że występują w nim jedynie ludzie, a zainteresowanie cyrkiem przyciągnęło nawet nasze polskie sławy. Nowy talent odkryła niedawno Katarzyna Skrzynecka. Mama 8-letniej Aliki Lee to prawdziwa dusza artystki. Pomiędzy spotkaniami a pracą razem z córką spędziła trochę czasu i pokazała swoje nowe umiejętności. Skrzynecka, wykorzystując kwiaty, zaprezentowała na córce letni make-up. Fani byli zachwyceni. Może stanie się to nowym trendem w makijażu. Naturę docenił też David Beckham. Piłkarz znalazł nowy sposób na wypełnienie wolnej chwili i został pszczelarzem. Jest on właścicielem kilku uli i sporej gromadki pszczół. Choć na miód będzie musiał jeszcze poczekać, to już może pochwalić się ciężką pracą, jaka zaprocentuje słodkim wyrobem. David nie tylko złapał bakcyla, ale też nieźle prezentuje się w stroju pszczelarza. A co słychać u Meghan Markle i księcia Harry'ego? Według amerykańskich mediów para nawiązała współpracę z firmą Harry Walker Agency, która reprezentuje interesy takich sław jak Serena Williams, małżeństwa Obamów czy Clintonów. Harry i Meghan liczą na wygłaszanie przemówień za wielkie kwoty, ale na razie jeszcze nic takiego się nie wydarzyło.